Startuje w Poznaniu. Przepraszam. Czynne miasteczko biegowe ze swoimi atrakcjami. Także jeszcze dużo, ponad 4 godziny. No a przypominamy też wszystkim tym, którzy zostawili swoje rzeczy w depozytach w Centrum Handlowym Arkadia do godziny 14. Już ustawiają się, jeśli chodzi o pierwszą strefę na linii startu. Ta linia startu umiejscowiona jest mniej więcej 100 metrów od naszego skrzyżowania. Każdą następną grupę zawodników będziemy podprowadzali na znak, na odpowiedni sygnał do linii startu, a więc nie tłoczcie się, nie przeskakujcie przez barierki. Będziemy to udrażniać na bieżąco. Jest nas 22 tysiące dzisiaj na linii startu, a więc musimy pamiętać o tym, że kwestie bezpieczeństwa są niezwykle ważne. Nie zapominajcie, że po drugiej stronie waszego numeru startowego jest numer UCE, telefoniczny numer alarmowy, dzięki któremu możemy połączyć się ze swoim partnerem medycznym. Reagujcie na bieżąco, zwracajcie na to uwagę. Nie jesteśmy dzisiaj sami. Może komuś będzie potrzebna pomoc. Numer UCE po drugiej stronie waszego numeru startowego. Grupa zawodników elity i tych, którzy biegną poniżej 40 minut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Już startowali, drodzy Państwo, dla wszystkich, czyli pierwsza strefa. Zrobicie zwycięstwa w Wyniszczynie 35. Wystartowała pierwsza strefa, a my na naszym skrzyżowaniu między 40 a 45 minut. Pamiętajcie, z lewej strony stają zawodnicy w czerwonych koszulkach. Z prawej strony zawodnicy w białych koszulkach. Mała brata, lewa strona. To zawodnicy w czerwonych koszulkach. Mała strona. To zawodnicy w białych koszulkach. Biało czerwone strona. Proszę Państwa, to jest druga strefa, a podchodzi na pozycję startową. Już za chwilę, za momencik wystartuje kolejna, druga strefa. Będą to już strefy teraz bardzo liczne. Ja przypomnę, w tych wszystkich 6 strefach jest ponad 20 tysięcy osób. Już za chwilę Warsaw Eagles podprowadzą drugą strefę. Później odliczymy ostatnie finałowe 10 sekund. A sygnał do startu dla drugiej strefy da Karolina Gorczyca, aktorka, ambasadorka programu PKO. Biegajmy razem. Bądźcie czujni w okolicy Biblioteki Narodowej w Alei Niepodległości, bo dzisiaj, proszę Państwa, będzie można zobaczyć niezwykły skok.
wszystko, który na pewno nie będzie obronowy, który będzie właśnie tam się mniej więcej odzywał. Około godziny 11:40 będziecie mogli zobaczyć właśnie na wysokości Alei Niepodległości i Biblioteki Narodowej skok spadochronowy ze 100-metrową biało-czerwoną wstęgą. Na pewno to zobaczycie, bądźcie czujni, ja wiem, że jak biegniecie, to patrzycie przede wszystkim przed siebie, ale czasem też do góry popatrzcie, skok spadochronowy, 100-metrowa, biało-czerwona wstęga na niebie. To akcja zorganizowana przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i grupą Sky Magic. Uwaga, uwaga, za chwilę 10 sekund odliczymy przed startem. Jesteście gotowi? No to uwaga, uwaga, Karolina Gorczyca, ambasadorka programu PKO Biegajmy Razem, da sygnał do startu. Uwaga, wszyscy razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Wszystkiego dobrego na trasie. Czujcie się jak u siebie w domu na warszawskich ulicach. 10 km do pokonania, prosto, aż do szkoły głównej
Thank you.
Thank you.
Tomasz! Kinia! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Poznajcie się. Oh, yeah.